Hej, cześć, witajcie z tej strony z Masło. W tym roku nie robiliśmy jeszcze żadnego filmu zbudowania peceta i pomyślałem, że dzisiaj zbudujemy sobie takiego peceta z 4070 Ti. Już chciałem mentalnie powiedzieć 4080 12 giga, ale ta karta nie istnieje. Niestety przez pewne zawirowania z kurierami ta karta nie dotarła do mnie na premierę, bo miałem robić jej recenzję i chciałem z nią coś podziałać. Tą kartę podesłał mi Asus i ona zostaje u mnie po testach i super, bo będę mógł jej używać do porównań innych kart graficznych. I pomyślałem, że zrobimy sobie dzisiaj PC builda. Czy ten komputer, który dzisiaj zbudujemy, będzie miał jakiś super stosunek ceny do wydajności? Prawdopodobnie nie, ale postaram się, żeby był ciekawy, bo mam zwłaszcza dość ciekawą obudowę. A i żebyśmy jeszcze mieli jasność, to żaden z producentów nie widział tego materiału przed publikacją, ani ja nie dostałem za niego ekstra kasy. Zaczynamy budowę od płyty głównej. Ta płyta jest na chipsecie B650 na soket AM5, więc już trochę Wam zaspoilerowałem, jaki tutaj procesor może się znaleźć. Płyty pod Ryzeny nie są najtańsze, wymagają DDR5. Procka, jakiego sobie użyjemy, to jest Ryzen 7700 bez X-a. I słuchajcie, z tym prockiem też jest zabawna historia, bo wyniki on ma praktycznie takie same jak ta wersja z X-em, ale co fajne, jest tańszy i przychodzi do nas jeszcze z boksowym chłodzeniem. I z tego, co widziałem na testach Kamila na Morele TV, to naprawdę ten procek całkiem nieźle wypada w gierkach. W testach syntetycznych nie jest też wiele słabszy, więc ciekawa opcja. Trójkąt jest akurat u góry, nie tak jak w soketach Intela. Tutaj mamy trójkącik, tu jest jeszcze taki drugi trójkąt po otwarciu klapki. Mamy trójkąt na naszym procu. No i wrzucamy go sobie delikatnie do soketu. Cyk, elegancko nam siadło. Zamykamy. Hop. No a potem już wiecie, jak się składa komputer. Wrzucamy resztę części i gotowe, nie? Lecimy dalej, użyjemy sobie kości DDR5, bo takie są wymagane. 6000 MHz, optymalne kości pod nowe Ryzeny. No niestety drogie trochę. Kurde, te wcięcie w tych DDR5 jest, mam wrażenie, jeszcze mniej widoczne niż w DDR4. Bo tam zawsze jest takie przymierzanie, czy w dobrą stronę dodałem, czy może w niedobrą stronę. Teraz jest git. Tak, dysk na M2, wrzucimy sobie samego Sunga 980. On jest na PCI Express 3.0 w każdym razie, ale taki dysk mam, powinien być całkiem git. Cyk, pięknie, jest tutaj ładna zaślepka, nie trzeba tej głupiej śrubki wkręcać. Jest gitara, jeszcze tutaj sobie zdejmiemy termopad. Tak, wrzucimy sobie takie chłodzenie wodne typu All-in-One, 280 mm chłodnica firmy Arktycznej, cieczowy zamrażacz 2. Kamila tu aż wykręciło, jak to tak na polski przetłumaczyłem, a potem ludzie mi mówią, czemu wszystko po angielsku? Widzisz, ludziom się nie da dogodzić. Arctic Liquid Freezer 2. Tak. I to jest w ogóle też bardzo fajne chłodzenie z kilku względów. Chłodzenia Arctica ja często gdzieś polecam, jak do mnie maile piszecie. Dlaczego? Po pierwsze, zobaczcie. Mamy już od razu zamontowane wentylatory, co jest po prostu wygodną rzeczą. Ale drugą bardzo fajną rzeczą jest to, że mamy zrobiony już cały cable management i sama pompa, blokopompa, która jest w tym chłodzeniu, ona nie wymaga dodatkowego zasilania. Jedyne, co robimy, podpinamy ten jeden przewód, gotowe. Sama ta blokopompa nie jest najpiękniejsza, ale też ma ciekawą funkcję w postaci tego, że mamy tutaj taki dodatkowy wentylator, który ma za zadanie schładzać sekcję zasilania wokół procesora. No, schładzać, czy tam bardziej ją owiewać, powiedzmy. Ale uważajcie na to, bo ta chłodnica z tymi wentylatorami jest taka z tych grubszych, bym powiedział. No dobre dla chłodzenia, ale nie w każdej obudowie będzie to dobrze wyglądało. Gapisz mi się na chłodnicę? Wszyscy się gapią, bo jest kurde gigantyczna. Żeby zamontować nasze chłodzenie Arctica, musimy najpierw odkręcić te elementy, które są standardowo z soketem AM5. Arctic ma w ogóle na swojej stronie bardzo fajną instrukcję, jak zamontować to chłodzenie wodne, więc jest to naprawdę dziecinnie proste. A między innymi w sekcji przygotowania, zobaczcie, mają film Steve'a, jak poprawnie montować chłodnicę. Co jest też wielkim plusem. Też taki film nagrałeś, nie? Właśnie, to jest taki shameless plug, gdzie ja mówię, że ja też ten film nagrałem. Zabawne jest to, że mój film też chyba nie do końca został zrozumiany, bo pomimo, że zrobiłem taki film, czasami ludzie mi zwracają uwagę na to, że montuję chłodnicę poprawnie, a nie optymalnie. Pamiętajcie, nie zawsze da się zamontować chłodnicę optymalnie. Kurde, a co to takie brzydkie zrobili? Patrzcie, ja tu ich chwalę, że takie fajne chłodzenie, a tu plastik źle wycięty.
No wiecie co, Arctic. No, widzicie, tak to jest, jak się kogoś pochwali za wcześnie. Czemu oni mi tak zrobili, no? Czy popełniłeś jakiś błąd podczas budowania komputera, który cię kosztował dużo pieniędzy? Miałem taki jeden, który mógł mnie kosztować bardzo dużo pieniędzy. Kiedyś, jak miałem jeszcze Phenoma, chłodzenie jak zmieniałem z boksowego na Fortisa trójkę, to przylepił mi się procesor do chłodzenia, jakie wyciągałem, ale to nie jest najgorsza część. Bo położyłem to chłodzenie z kablem na skraju obudowy i mi się potem przewróciło i mi się piny w procesorze pogięły. Na szczęście udało mi się je wtedy naprostować. To nie miałem takiej poważnej jakby usterki, żebym coś zepsuł. Zawsze sobie trochę zaskakujące, bo robiliśmy dużo dziwnych rzeczy tak w sumie, nie? A wy, widzowie, mieliście jakieś przypały takie, którymi się chcecie podzielić albo i nie? Nikt nie ocenia. Nikt nie ocenia. Słuchajcie, no błędy się zdarzają, ludźmi jesteśmy, nie? I o czym pamiętamy? Żeby zdjąć folijkę, prawda? Słuchajcie, obiecałem wam, że będzie ciekawa obudowa. Ciekawa obudowa, o której większość z was pewnie nie słyszała. Firma nazywa się Geometric Future i jest to model 8. W ogóle ta obudowa chyba stała w kantorku z jakieś pół roku i czekałem na dobry moment. I ten dobry moment nadszedł w końcu. O! I słuchajcie, ta obudowa jest nietypowa o tyle, że układ jest jakby odwrócony o 90 stopni. Swoją drogą ma też szkło na drugim panelu z drugiej strony. To akurat tak średnio, ale mniejsza z tym. Zasilacz idzie tutaj, za tą pokrywę. Płyta główna jest mocowana tak jakby, no, obrócona o 90 stopni, jak mówiłem. Karta graficzna też jest w tą stronę i chłodnicę montujemy tutaj z tyłu. A tutaj na dole montujemy wentylatory, więc mamy taki przepływ powietrza, ciekawy. I patrzcie, ten główny panel, który jest meszowy, jego się ściąga. Ha! I tutaj zobaczcie, mamy normalnie porty, które przychodzą z naszych klawiatur, myszek, USB i tak dalej. I tutaj je sobie wyprowadzamy i tutaj mamy taką specjalną szczelinę i sobie to wyprowadzamy na tył kompa. Więc jeszcze mamy tak ciekawie schowane kable. Tak to z tyłu wygląda, słuchajcie. Mamy tutaj dwa mocowania na dyski 2,5 cala, ale... Tak, i zobaczcie, mamy tutaj jeszcze elektrownię od firmy Bądź Cicho. I to jest o tyle ciekawy zasilacz, że to już jest ten ATX 3.0 czy PCI 5.0 kompatybilny, czyli ma tą wtyczkę 12V high power, czyli nie musimy używać tej przejściówki dołączanej z kartą graficzną, a jak wiemy, z tymi złączami są problemy. Mamy certyfikat 80 plus titanium i pewnie sobie wezmę ten zasilacz do siebie na platformę testową, bo jest trochę mocniejszy niż ten, co mam teraz. O matko, ależ to jest ciężkie. Tak, tutaj zasilacz. Tak to wygląda, w pełni modularny, elegancki. Tak, i tutaj mamy wtyczuszkę 12V high power. O! No i patrz, tylko tyle kabli, elegancko. W ogóle Be Quiet, zobaczcie, daje taki komplet, takich grubych tych wkrętów, że zamiast tych do śrubokręta możecie sobie to palcami przykręcić zasilacz i spróbujemy to zrobić tak zresztą. O, i patrz, i teraz sobie tak i po prostu sobie wkręcam. No, tak trzeba żyć. No kurde, jest zamontowane, jakiś taki lekki niepokój wzbudza to, że coś tu jest nie tak, coś tu jest zmienione. Ile to jest w ogóle miejsca w tej obudowie, to normalnie tego, Extended ATX-a można by wrzucić. To jest normalna ATX-owa płyta, patrz jak mało to zajmuje miejsca. Śrub, 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 śrub. Teraz to już w ogóle giga budzi niepokój, nie? Jak jest płyta główna zamontowana. Tutaj na tyle możemy, słuchajcie, nawet 420 zamontować. I zobaczcie, chłodnicę mocujemy na takich szynach. Jeżeli chcemy zamontować 280, to musimy w ogóle jedną z tych szyn zamontować w ten sposób. Tak trochę nieintuicyjnie na pierwszy rzut oka, ale tak będzie działać. Tak, mamy tutaj zamocowaną chłodnicę, zamocujemy sobie zaraz tak blokopompę, no i będzie elegancko. No i mamy, słuchajcie, taką śliczną 4070 Ti. No i wrzucamy ją do naszego kompa. Te tutaj węże z IO faktycznie na styk dosłownie. Na styk. O, pięknie. O matko, ależ to boli mój mózg, jak na to patrzę. Słuchajcie, nie ma szans, żeby ta karta się urwała i wypadła. I zobaczcie, węże nam idealnie idą dołem, bo tak się udało fajnie zamontować, ale widzicie, jakby była ciutkę dłuższa karta, to już byśmy tak tych węży nie mogli puścić i tak. Z obudową mamy w ogóle jeszcze takie coś. I to coś sobie wpinamy tutaj i mamy po prostu
taką przedłużkę, którą tutaj sobie możemy prościej wyprowadzić. Szkoda, że ten kabel nie jest kątowy, bo tak jak damy ten panel, to będzie taki trochę zagięte. Szkoda. No i tu mamy normalnie dostęp do naszych portów, mamy HDMI z naszych tych. No zobaczymy w ogóle, czy HDMI te kable, które ja mam, czy one się tu dadzą radę zamknąć, bo wiecie, tu jest... No, jest sporo przestrzeni, powinno się je udać tak zawinąć, jak nie, no to kątowe trzeba by było wtedy kombinować. Ale jestem dobrej myśli, słuchajcie. Wrzucimy sobie jeszcze komplet wentylatorów, akurat one są 140 mm i tak jak patrzę na tą budę, to myślę 3 140 mm wentylatory spokojnie można tutaj na dół dać. Te wentylatory w ogóle mają RGB, ale szczerze mówiąc to chyba nawet tego nie będę podłączał, bo wentylatory będą tak, żeby zasysały powietrze. Więc realnie tych światełek i tak chyba nie będzie widać, więc... No i wrzuciliśmy trzy wentylatory 140 mm, na to filtr przeciwkurzowy magnetyczny. No i słuchajcie, wszystko zbudowane i wygląda to tak. I komp wyszedł całkiem spoko, ale kurde, będę z wami szczery, cały czas jak patrzę na ten komputer, nie mogę powiedzieć z taką pełną stanowczością, czy ten komputer mi się podoba, czy nie. Fakt tego, że te bebechy są odwrócone o 90 stopni, jakoś budzi we mnie jakiś wewnętrzny niepokój, czy coś w ten deseń. Ogólnie, jeżeli chodzi o samą estetykę, to myślę, że wyszło dość ciekawie. Cały komputer wyszedł bardziej taki w stylistyce stealth i nie ma tutaj żadnych krzyczących, mega świecących diod RGB. Jeżeli chodzi o praktyczne walory podłączania kabli do tej obudowy, to w sumie bardzo od tego zależy, czy trzymacie komputer na ziemi, czy na biurku i w sumie też jak często podłączacie coś do tylnego panelu, bo z jednej strony, jeżeli macie go na przykład pod biurkiem, to może być prościej zdjąć po prostu meshowy panel, wpiąć coś i wyprowadzić sobie kabel. No, przynajmniej ja to tak widzę. Natomiast co do mięcha, jeśli chodzi o wydajność, to w Cinebenchu R23 ten Ryzen wykręca okolice 17 tysięcy punktów, czyli nieco mniej niż wariant procesora z literką X. Podczas obciążenia procesor ma ograniczenie poboru mocy do 90 W, ale teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w BIOSie zdjąć ten limit, no i wtedy uzyskamy wyniki jeszcze bardziej zbliżone do modelu 7700X. No i w grach taki sprzęt też sobie radzi bardzo dobrze, no bo mamy też dość mocne podzespoły, jakby nie było. Idealnie nadaje się do grania do 1440p i w takiej też rozdzielczości te gry sprawdzimy, bo 4070 Ti to mniej więcej taka powinna być rozdziałka. Hogwarts Legacy na ustawieniach Ultra możemy ogrywać bez problemu w okolicach 100 fpsów, nawet w bardziej takim stresowym miejscu jak Hogsmeade. Forza Horizon 5 również na ustawieniach Ultra, no i co tu dużo mówić, na 1440p mamy ponad 150 fpsów. I raczej jest to jasne, że jeśli chcemy tego peceta spocić, to musimy włączyć ray tracing, no i też tak zrobiłem. Cyberpunk z pełnym śledzeniem promieni z wielką chęcią rzuci wyzwanie takiemu zestawowi, bo na 1440p możemy liczyć na okolice 50 fpsów. No, wystarczy jednak wrzucić DLSS na jakość, dodać frame generation, żeby klatki poszybowały na poziom 130 na sekundę. Hogwarts Legacy z włączonym śledzeniem promieni też oscyluje w okolicach 50 czy 60 klatek, natomiast w tej grze również możemy włączyć DLSS i frame generation. Niestety nie jest to dobrze w tej grze zaimplementowane i nie jest to wybawienie, bo cierpimy na takie mikro przycięcia, co bardzo dobrze będzie widać tutaj na grafie obok wartości FPS. Wyśmienicie z ray tracingiem bez żadnych wspomagaczy śmiga Spider-Man i tam bez problemu możemy liczyć na okolice 80 klatek. Gdy dorzucimy sobie frame generation, no to wartość szybuje już na poziom 130 klatek, co jest dość imponujące. No i oczywiście nie mogło zabraknąć tego przeciwnika, czyli Wiedźmina 3 na ustawieniach Uber Plus z włączonym RT na maksa, Hairworksami i co tylko się da. Wtedy w Nowigradzie liczyć możemy na 47 klatek, chyba że włączymy frame generation i wtedy wartość leci na okolice 70 klatek. Jeśli chodzi o temperatury CPU, to przy pełnym stres teście samego proca mamy tutaj okolice 62 stopni, co jak na nowe Ryzeny jest fajnym wynikiem. Odpaliłem też 3D Mark stres test i widzimy, że tutaj proc również maksymalnie dobijał do 63 stopni,
Karta graficzna dobiła do 73 stopni i szczerze mówiąc jest to całkiem spoko wynik. Sama obudowa jest ciekawa, jeżeli chodzi o przepływ powietrza. Nie jest idealna, ale wyniki są dobre. Pewnie też można by było się tutaj pobawić różnymi konfiguracjami wentylatorów, żeby znaleźć to takie idealne ułożenie. Jeżeli chodzi o pobór mocy, to na pulpicie zestaw wciąga okolice 70 W. Gdy odpalimy sobie Cyberpunka, mamy okolice 360 W, a gdy obciążymy na 100% procesor i kartę graficzną jednocześnie, to z gniazdka wciągniemy maksymalnie 422 W. No i co myślicie o takim zestawie? Fajny? Niefajny? Jakie są Wasze odczucia? Jak coś, to link do wszystkiego znajdziecie w opisie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.